Si bon, si bon. małe te ziemniaczki, si bon, si bon, ziemniaczki do kaczki, si bon, si bon, O, cześć, dobrze, że jesteście. Przeanalizujemy teraz trzecią część zadania numer 2 z matury teoretycznej 2017. Jest już to ostatnia część tego zadania. W poprzednich odcinkach polecam obejrzenie Analizowaliśmy ten algorytm, a teraz odpowiemy sobie na pytanie, które wygląda właśnie w ten sposób. Podaj najmniejszą liczbę całkowitą x, większą od 100, dla której wynikiem wywołania liczb będzie 0. No, tym razem mamy już prościej, bo już nie jest tak jak poprzednio trudne zadanie w zrozumieniu, za to jest trudniejsze w wykonaniu. Trzeba to wszystko dobrze przeanalizować. No i przeanalizujmy w związku z tym, Otóż wywołujemy to, i co się dzieje z tą funkcją? Co się dzieje w ogóle z tymi liczbami? Jak to się zachowuje? No bo skąd mamy wiedzieć, jaka liczba całkowita większa od 100, dla której wynikiem od wywołania będzie 0? No, ja już wiem, że odpowiedzią będzie 135. W związku z tym, metoda na to, że będziemy próbować, i brać 100, 101, 102, 103 i tak dalej, jest bardzo mozolna i będzie tra będziemy tracić na tym czas. Oczywiście dojdziemy do tego, bo, bo możemy sobie to wywoływać, możemy sobie to testować, możemy sobie to sprawdzać. W ostatecznym rozrachunku, no okej, okay, być może zdążymy czasowo i no, zrobimy, że to jest 135. No, ale lepiej to zadanie przeanalizować, wiedząc czy zastanawiając się, co ono robi. No więc wrócę do, do, tego, do tej części głównej, i teraz tej części głównej. Jeszcze raz sobie przypomnijmy, co tutaj się dzieje. Zastanawiamy się, co się dzieje dla liczby. Otóż jest ona dzielona przez 2, tak? I pamiętacie w tych kolejnych krokach, na przykład dla liczby, dla liczby powiedzmy 13, tak? Bo ona tam gdzieś się pojawiała w zadaniu, z nich będzie te 13. Mamy 13, dzielone przez 2 to jest 6, dzielone przez 2 to jest 3. Dzielone przez 2 to jest 1, tak? No i teraz tak, co wpadało do tej funkcji? No, wpadały do tej funkcji te liczby. I teraz, jak wychodzimy z tej funkcji, no to 1 nam zwraca 1. Tak? I teraz nam zwraca 1, czyli tu jest 1. Teraz y, nam y, sprawdzamy, czy jest, czy to, to x. Które, które tu wpadało, nie? czyli jak było to x dzielone, to było to 3, to czy to 3 dzielone przez 2 daje w resztę, resztę 0, czy daje resztę 1. Tak, więc albo będzie reszta 0, albo będzie reszta 1. Jeżeli ta reszta będzie równa 0, no dla trójki nie, dla trójki będzie 1, to ta wartość będzie zmniejszana. A jeżeli reszta będzie równa 1, no to ta wartość będzie zwiększana, czyli dla trójki, to co zwracam? w tą stronę jest zwiększone. było 1, jest 2. ale dlaczego dlatego, że tutaj reszta była 1. I teraz dla szóstki, dla szóstki reszta będzie będzie 0. więc dla szóstki zwracamy zmniejszone, czyli zwracamy jedynkę. Dlaczego dlatego, że tutaj reszta była 0. Czyli startując od tego, że jest 1, to potem reszta, Jeden nam zwiększa, a reszta zero nam zmniejsza. No właśnie, co to są te reszty? Te reszty to jest taka sytuacja, że dzielimy tak naprawdę przez dwa, czyli zamieniamy to na system dwójkowy. I tu jeżeli rozumiecie, co, to, jak działa system dwójkowy, jak to są kolejne potęgi liczby dwa, no to zobaczycie, że dla trzynastki co to jest trzynastka dwójkowo, tak? Trzynastka dwójkowo to jest. Przypomnijmy sobie: 2 do zerowej, 2 tak? do pierwszej, 2 do drugiej, 2 do trzeciej, czyli 8, tak? i 2 do czwartej, czyli 16. No i teraz powiedzmy, że chcemy zapisać 13. No nie weźmiemy szesnastki, ale ósemkę już weźmiemy, bo inaczej nam braknie. Czy weźmiemy 2 do drugiej, czyli 4? No, 8 plus 4, 12. Tak, czyli jeszcze chcemy wziąć dwójeczkę. No i teraz co? 2 do pierwszej, czyli 2, no to mamy już 8 plus 4, 12, plus 2, no nie, nie będzie 13. Czyli tu nie możemy wziąć tej. Ale teraz 2 do zerowej, czyli 1, weźmiemy. Czyli tak wygląda 13 zapisane w systemie dwójkowym, tak? To 0 z przodu można pominąć. Czyli są raz, dwa, trzy jedynki i jedno 0. No a wynikiem dla 13 byłoby co z naszej funkcji? 13 tutaj znowu, reszta z dzielenia przez 2 jest 1, czyli wracamy i wyszło nam 2. No więc jak wyszło nam 2, to mamy te dwie jedynki, które są tu. W rozkładzie trzynastki jest jeszcze, jest jeszcze jedynka na końcu, ale, ale powiedzmy te dwie jedynki, które są tutaj, to te dwie jedynki nam to zliczyło. No więc mamy, mamy to zastanowione, jak to wygląda dla, dla, dla trzynastki. No to spróbujmy dla jakiejś innej wartości, tak? No muszę to niestety zmazać, bo już miejsca nie ma. Spróbujmy dla przykład dla, dla 30, 32. Tak? 32. Y, tu jest 16, 8. 4, 2, 1. No i teraz tak. 32 dwójkowo to jest co? 32, 16, 8, 4, 2, 1. No jednocześnie tutaj akurat ten rozkład jest taki sam jak tu. Czyli właśnie muszę wziąć jedną 32, bo 2 do potęgi czwartej to jest, tak? 2 do 5, przepraszam, to jest 32. 2 do 4, 2 do 3, 2 do 2, 2 do 1, 2 do 0. Czyli już żadnej szesnastki, żadnej ósemki, żadnej czwórki, żadnej dwójki, żadnej jedynki. No i faktycznie popatrzcie, ta jedynka zwraca, mam tu wynik 1. Teraz ta dwójka nam obniża o ten, to 1, o, o, te, o, te, początkowe, o, o jedynkę, czyli już mamy 0, ta czwórka nam obniża do minus 1, ta ósemka nam obniża do minus 2, ta szesnastka nam obniża do minus 3, no i te 32 nam obniża do minus 4. I tam był wynik minus 4, tak? Czyli popatrzcie, on tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, pięć zer, no ale jedno z tych zer zostało zrównoważone przez to, więc te 5 zer spowodowało, że nam się obniżyło do minus -4. Czyli my, tak naprawdę, każde 0 nam obniża, a każda jedynka nam, nam to podwyższa, tak? Spróbujmy sobie rozpisać dla innej wartości. Dobrze, na przykład na wartości, no na przykład, zrobimy sobie 20 o 23. 23 dzielone przez 2 to jest, to jest 11, tak? 11 dzielone przez 2 to jest 5, 5 dzielone przez 2 to jest 2, 2 dzielone przez 2 to jest 1. No i znowu, tu nam wraca jedyneczka, tutaj, ponieważ reszta jest 0, no to nam wraca wraca nam 0 bo znaczy to nam to zmniejszone tutaj reszta jest 1 więc nam to wraca zwiększone tutaj reszta jest 1 więc nam to zwraca zwiększone no i tutaj reszta jest 1 więc nam to zwraca zwiększone czyli 3 tak no i doszliśmy do tego że nam zwróciło tutaj 3. Na ile to jest 23? 23 dwójkowo. 1, 2, 4, 8, 16, 32. No właśnie, czy weźmiemy 32? No, nie, nie weźmiemy. Weźmiemy szesnastkę? No oczywiście, bo nam braknie. Weźmiemy ósemkę, no to już jest 24, nie? czyli ósemki nie weźmiemy. Weźmiemy czwórkę, czyli to jest 20, tak. I weźmiemy dwójkę, to jest 22 i weźmiemy jedynkę, to jest 23. No i, i popatrzcie te reszty o, tutaj, i to tutaj, i to tutaj. I ta jedyneczka, która jest tutaj. I to się nam pokrywa pięknie, tak? No tu tego zera nie ma, no bo już to nam jest niepotrzebne do zapisania dwudziestki do zapisania trójki. Czyli ta liczba pisana od końca, tu, to zawsze jest zapis dwójkowy tego, co w naszym wypadku jest. No i teraz na plus wyszło trzy, bo mamy tak: jedyneczka jest jeden, dwa, trzy, no a te się zrównoważą tutaj. No więc, skoro już widzimy tę zależność, że tak naprawdę to nam, ten wynik tu jest na końcu, to, to nam mówi, jaka jest przewaga, tak? Jaka jest przewaga, przewaga tych jedynek nad, nad zerami, nie? Jeżeli jest przewaga jedynek nad zerami, to wychodzi dodatnia wartość. Jeżeli jest przewaga zer nad, nad, nad jedynkami, no to jest wartość ujemna, tak? Bo dla, dla 32 Wychodziło minus 4, czy jeszcze raz wrócę do tego przypadku do tego przypadku z 32, już nie będę oczywiście tego rozpisywał całkiem, tylko 32 to jest 1, 2. Tak 1, 2, 4, 8, nie 16, jeszcze 1, 0. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Tak, więc tutaj przewaga, przewaga jest minus 4, no bo są zera. W równowadze, znaczy zera są w przewadze, to się równoważy, no i masz zera jest na minus 4. Czyli dochodzimy do wniosku, tak troszeczkę rozwleknę, no na maturze nie ma czasu, ale mam nadzieję, że ten, ta myśl, która idzie w głowie, idzie szybciej niż myśl tłumaczona do kamery. Dochodzimy do wniosku, że ta równowaga zer i jedynek to jest właśnie to, co, co chcemy osiągnąć w zadaniu, ponieważ w zadaniu jest powiedziane, że musi być wynik 0. No więc, Wynik 0, jak ustaliliśmy, skoro to nam na ujemne, to znaczy, że jest przewaga 0, dodatnie znaczy, że jest przewaga 1, no a, a z 0, no to znaczy, że jest równowaga. No więc 0 no, będzie na przykład dla y, liczby zapisanej dwójkowo 1, 0, czyli dla liczby 2. No ale tu ma być liczba większa od 100, ale jednocześnie najmniejsza z możliwych. No więc rozpiszmy sobie 100 w systemie dwójkowym, tak?

128, tak? No to, żeby zbudować 100, na pewno nie mogę wziąć 128, czyli to odpada. 64, czyli jedną 64, na pewno muszę, bo mi inaczej braknie. 32, no 64 plus 32 jeszcze jest poniżej 100, tak? Czyli na pewno wezmę sobie 64 plus 32, czyli 96. No i nie mogę wziąć 16, bo już przekroczę 100. Ósemki nie. Czwórkę, tak? No i już mam dokładnie 100. No i teraz 0, 0. Tak? Mam nadzieję, że nie wspomyliłem tutaj w liczeniu. To jest 100. No i teraz popatrzcie. W 100 są 3 jedynki i 4 zera. Czyli tych 0 jest, yy, jest za dużo. No to co? To gdyby była jakaś następna liczba, na przykład 101, tak? No to byłoby 1, 1, 0, 0, 1, 1. 0, 1. No i co mamy? Mamy teraz raz, dwa, trzy zera, ale mamy raz, dwa, trzy, cztery jedynki. Teraz jest przewaga jedynek. No i niestety tak się musimy zastanawiać, jak zbudować liczbę, która będzie miała tyle samo zer i tyle samo jedynek. No i, w, no i będzie, będzie dzięki temu dawała równowagę. No więc jak już sobie tutaj będziemy dokładać, no to tych zer będzie coraz mniej. Tak? Więc już mamy za dużo jedynek. Więc w żaden sposób tego nie, nie, nie dojdziemy, zanim nie dojdziemy do liczby 128. No bo 102 to byłoby 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. No więc dalej mamy mniej zer. Następna 103 miałaby tu jedynkę na końcu, więc byłoby jeszcze mniej Z. Tak? I dopiero w momencie kiedy dojdziemy do 128 to już mamy 1 i raz 2 3 4 5 6 7 7Z, tak? I doszliśmy do 128 i teraz żeby zapewnić sobie równowagę, no to idziemy po kolei, a żeby była najmniejsza, no to znaczy, że musimy mieć las 2 3 4 5 6 7 8 czyli 4 0 4 jedynki. No więc jedną jedynkę już mamy z przodu. No to potem potrzebujemy jeszcze 3 jedynki, no żeby to była najmniejsza no to od końca. No i taka liczba to jest najmniejsza liczba, która ma równowagę zer i jedynek. Bo ma 4 0 4 jedynki. No, i, i ona spełnia to założenie, że wynikiem licz dla niej będzie, będzie równy 0. No i teraz, jaka to jest liczba? No, trzeba ją zamienić na dziesiętne. Okazuje się, że to jest liczba 135, no bo 128, tak? Plus 4 to jest 132, plus 2 to jest 134, plus 1, 135. No i odpowiedzią, prawda, w tym zadaniu. W tym zadaniu odpowiedzią jest 135, ale doszliśmy na to nie próbując wszystkie po kolei, tylko rozumiejąc algorytm. Można dojść próbując wszystkie po kolei, no ale, ale, ale to nie, 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 jest dobre rozwiązanie. A tutaj zanalizowaliśmy, dlaczego tak się dzieje, że ta funkcja licz, ona, znaczy ta, cały ten algorytm, on nam zlicza tak naprawdę, jakby przewagę jedynek nad zerami. Jeżeli nie będziemy rozumieli, jak to zlicza, no to, to to nie odpowiemy na to pytanie inaczej niż próbując po kolei. A rozumiejąc, dlaczego to jest funkcja licz, co ona zlicza, jak ona... W, pierwszy, w pierwszej części zadania mówiłem, że to jest nieważne, no bo wtedy wtedy to nie było ważne, bo wtedy zastanawialiśmy się nad rekurencją, wtedy zastanawialiśmy się, jak to jest wywoływane, zastanawialiśmy się, jakie da wyniki dla konkretnej liczby, nie? I to można było te, te wyniki wpisać, sprawdzić szybciutko i to było 5 minut roboty. Natomiast no przy trzecim zadaniu już niestety... Już niestety mamy tutaj, mamy tutaj trudniej, musimy już zrozumieć, jak to działa. No to tyle na dzisiaj, i tyle w tej części miniserii o rekurencji z 2017 roku. Zamykamy to zadanie i zapraszam do kolejnych odcinków, już na troszeczkę inne tematy. Do zobaczenia, cześć i pa!